Cześć, Ceratul z tej strony, zapraszam do kolejnego programu PS3 Site TV. W dzisiejszym programie PlayStation Home. Sprakulaku, nic się w grudniu nie ukazało, tak więc na prośbę jednego z użytkowników czy czytelników PS3 Site, a czy może oglądających PS3 Site TV, nie wiem dokładnie, ale dostałem e-maila w październiku, by sprawdzić PlayStation Home w akcji, zrobić porównanie w stosunku do mojego starego, bardzo starego filmiku z programu tam Show, 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 jak się Home prezentuje w dniu dzisiejszym. Ostatnio świętowaliśmy 2 lata PlayStation Home i Sony podawało statystyki, mówiło, że od 2008 roku z 0,2 miliona userów jest teraz 17 milionów i ileś tam 600 eventów jest i ileś tam 70 ileś gier chyba w porównaniu. Zaraz wam powiem dokładnie. Tak więc według ewolucja PlayStation Home 2008 rok 0,2 miliona użytkowników, 2010 17 milionów. Gier mamy 9 w 2008 roku, a teraz mamy 236. Itemów wirtualnych mieliśmy 114 w 2008 roku, a teraz mamy 7000. I teraz mamy eventy community, czyli społecznościowe. 25 było w 2008 roku, teraz jest 600. Świetne statystyki, ale czy to zmienia postać rzeczy, że ta rzecz, czy ta aplikacja to jest jedna wielka porażka? Jak widzicie na ekranie, potrafi się nieźle dalej przyciąć. Ja tak naprawdę przyznam, że to nie jest 2 lata PlayStation Home, tylko 2 lata bety PlayStation Home, bo beta, znaczek bety cały czas nam widnieje. Ja się zalogowałem do tej aplikacji pierwszy raz właśnie po 2 latach, ściągnąłem update, no niewysoki update, chyba 43 mega. I zacząłem się bawić w znajdowanie tych itemów. Okazało się, że tak, rzeczywiście Sony ma tych itemów od metra, czy nawet deweloperzy third party, jak EA na przykład, ale wszystko to kosztuje. Niektóre nowe rzeczy się odblokowują. I to jest taka moja różnica, bo ja na przykład nie mam nic przeciwko temu, by zapłacić za taką wirtualną rzecz, jeżeli to miałby być jakiś kask Helgasta czy coś takiego. Jeżeli ma to być naprawdę fajnym gadżetem, to dlaczego miałbym jednorazowo nie zapłacić? Tylko czy ja, żeby zobaczyć ten cały gadżet, bym musiał się zalogować do PlayStation Home. Nie mam najmniejszego zamiaru tego robić. I teraz oczywiście zafanboyuję, ale na Xboxie kupiłem parę rzeczy z Halo dla swojego awatara tam. Tylko różnica polega na tym, że ja te rzeczy mogę zobaczyć w chwili, gdy włączę konsolę, bo mam w głównym menu mojego awatara i widzę go, i moi znajomi go widzą. W przypadku PlayStation Home i rzeczy z PlayStation Home musiałbym być użytkownikiem PlayStation Home, a niestety takowym nie jestem. Teraz wam pokazuję na ekranie jakieś nowe apartamenty za 5 dolarów, tak więc nie dziękuję, nie mam zamiaru urządzać swojego wirtualnego domku. Ja mnie zastanawia, jak wy właśnie, czy czytelnicy PS3 Site w ogóle korzystają z PlayStation Home. Dla mnie jest to właśnie frustrujące doświadczenie i nie podoba mi się. Moim zdaniem za dużo rzeczy się przecina, za dużo trzeba czekać na wgranie nowych pomieszczeń. Jeżeli mamy tylko na przykład centralną plazę, to musimy, żeby przejść do kina, to musimy mieć loading, musimy ją ściągnąć. Ja to się troszeczkę przygotowałem do tego filmiku i pościągałem ilość tam aplikacji i będę chciał wam je pokazać. Nie uważam, żeby był to dobry sposób na promowanie gier, jednak pewno się mylę, bo deweloperzy czy publisherzy korzystają z PlayStation Home i stwarzają nowe pomieszczenia, tak więc na pewno jest to jakieś dobre rozwiązanie. Ja próbowałem z kimś sobie chwilę pogadać, ale nie, to za bardzo nie wyszło, chyba nie chciał za bardzo ze mną nikt rozmawiać. Ponadto no, widzimy, że cały czas bardzo dużo czasu zajmuje wgranie tych awatarów. Tak więc, żeby zobaczyć sylwetki innych ludzi, też musimy troszeczkę czasu spędzić w tym home, żeby to wszystko się załadowało. Mamy świątecznie przygotowaną tą centralną plazę, no ale no powiedzmy sobie szczerze, nie działa to tak, jak ja bym chciał, żeby działało i bardzo jest to oporne. Ja poza tym, no dobra, ja nie jestem fanem w ogóle takich projektów ani produktów, nigdy nie grałem w Second Life. W Simsy to pograłem, jak miałem chyba 10 lat, tak więc PlayStation Home nie jest produktem, po prostu nie jestem targetem dla tego produktu i mnie to nie bawi. Ja wszedłem sobie tu, mówię, do kina, zobaczymy sobie, co tam z Uncharted 3 teraz będą prezentować, a tu się okazało, że oni tylko trailer odkrywają, tak więc to kolejne takie rozczarowanie. No fajnie, ale ten trailer to ja mogę po prostu z PlayStation Store ściągnąć i nie muszę się bawić w przechodzenie z punktu A do punktu B, to nie jest GTA. Dalej nie ma trophy roomów, które by naprawdę były czymś, co ewentualnie bym, dzięki czemu bym odpalił ten PlayStation Home, bo
przynajmniej bym zobaczył wirtualne puchary, co z jakimś fajnym gadżetem jest. By spotkać się ze znajomymi, no nie bardzo uważam, żeby PlayStation Home było miejscem spotkań. A ponadto widzimy, że cały czas te trailery też tak płynnie nie działają i tu na przykład w tym wypadku on się przecina, tak więc nie dość, że nie jest na pełnym ekranie, nie jest to HD, to jeszcze mi się przecina, tak więc no nie bardzo. Sprawdziłem parę pokoi w akcji, niektóre prezentują się bardzo fajnie, na przykład jest jaskinia Batmana, chyba ją pokażę wam. To jest jeszcze z Arkham Asylum. No fajnie to wygląda, no ale co w związku z tym? Przecież nie będę się tam logował codziennie, by ją sprawdzić, w szczególności, że tam jedynie co, to można zobaczyć Batmobil, strój Batmana i odpalić trailer z Arkham Asylum, który skończyłem bodajże w zeszłym roku. Tak więc no też nie bardzo. Jest parę pokoi, w których możemy pograć, ale jak się szybko przekonałem, za każdą grę trzeba zapłacić też, tak więc no jest to na pewno dobry sposób na zbijanie kasy przez Sony czy przez innych deweloperów czy publisherów. No teraz właśnie jedziemy do tej jaskini Batmana, no ale no, ja nie jestem klientem na to cały czas powtarzam, jeżeli ktoś mnie prosił, żeby zrobić ten filmik z PlayStation Home, ja uważam, że ta aplikacja jest źle przygotowana. Moim zdaniem o wiele bardziej by była przystępna, gdyby była płynność w przechodzeniu z jednej lokacji do drugiej. Trzeba cały czas dużo rzeczy ściągać i wszystko jest właśnie podzielone, tak więc pewno dlatego dodali w ogóle ten nawigator, że nie musimy się bawić w jakieś tam przechodzenie i męczarnie, tylko po prostu wciskamy odpowiedni przycisk i przechodzimy płynnie, tak więc czy było w ogóle sens stworzenie takiej aplikacji graficznej? No moim zdaniem nie bardziej się podobał patent z Folding at Home przy starcie PS3. No, natomiast PlayStation Home dla mnie zawsze będzie największą porażką Sony w tej generacji. Tak więc no niestety tak jest. Do tego loadingi niektórych lokacji trwają dosyć długo, tak więc tutaj kolejny fail moim zdaniem, bo są ściągnięte. Poza tym, że muszą się sczytać z dysku, to jeszcze muszą dograć rzeczy z internetu, tak więc tutaj jest podwójne tak jakby obciążenie procesora bodajże chyba. Ale trwa to trochę i mnie się to też również nie podoba. Jeżeli miałbym pewno znajomych w PlayStation Home, to może bym inaczej podchodził do tego wydarzenia, no niestety dla mnie jest to porażka maksymalna. Do tego cały czas w każdej lokacji, do której bym nie wszedł, to zawsze mi się coś przytnie i to niby może lagi, ale no ja na swoim łączu 25-megowym nie powinienem mieć najmniejszych lagów, to raczej nie wina mojego łącza akurat w tym momencie. Tu mamy jakieś sodium, pokój sodium, nie wiem w ogóle co to jest, ale wszedłem tutaj, mogłem zobaczyć jakieś trailery. Poszedłem do wniosku, że to jednak nie dla mnie. Co chwilę jakieś rzeczy mi się odblokowywały, nawet nie wiem które, ale coś mi się co chwilę odblokowywało. No fajnie, dzięki bardzo Sony za takie wyróżnienie, ale no, i tak nie wszedłem do szafy i nie skustomizowałem swojego awatara, bo poszedłem do wniosku, że jestem takim luzakiem na filmiku, że nie muszę być bardziej dokładnie skustomizowany. Ale na pewno zastanawia mnie to, czy wy korzystacie z PlayStation Home, czy wszyscy uważacie, że to jest porażka, tak jak ja. Czy może uważacie inaczej i naprawdę często się logujecie i sprawdzacie nowości od Sony? Nie, no są fajne pokoje, na przykład pokój z Uncharted 2 Among Thieves jest bardzo fajnie i klimatycznie zrobiony. I właśnie takie rzeczy można tam zrobić, czy tam można wyszukać nowe rzeczy, jakieś dodatki do gier, w sensie nie w grze, tylko że około fabularne, przedstawiające jakieś tam zagadki historyczne, czy opisujące pewne eventy, takie rzeczy się podobają i to na pewno, jeżeli jesteście fanami jakiejś gry, to możecie wtedy się zalogować i sprawdzić ten pokój i wyszukać dodatkowe informacje. Ja uwielbiam taką zabawę, jeżeli na przykład by do Resistance 3 teraz dodano, nie wiem, jakiś wagon kolejowy, w którym by ci uciekinierzy czy ruch oporu miał jakieś informacje, czy na przykład do Portala 2 jakieś ciekawe dodatki w związku z uniwersum, to ja myślę, że ja bym się zalogował do PlayStation Home, jeżeli by deweloperzy zaczęli tak to używać, ale po to, żeby sobie pograć w jakieś minigry, no nie bardzo moim zdaniem, w szczególności, że za każdą z tych gier muszę płacić, no chyba, że będę chciał zagrać w kręgle. Tak więc to też moim zdaniem nie jest ciekawy patent. Do tego widzicie, cały czas widzicie, jak to wszystko działa. No, Wet n Wild, gra jest obecnie niedostępna. No tak mówię, super. No to jak jest niedostępna, bo jest mokra pewno, to nie bardzo. Kitty Cannon, muszę ją kupić. No to odpada. No to idziemy dalej. Tak więc to akurat jest fajnie ciekawa miejscówka, fajnie przygotowana, ale gry są albo niedostępne, albo za nie trzeba płacić.
No ja nie należę do tej grupy ludzi, którzy mają problem z płaceniem, ale mam problem z płaceniem, jeżeli nie uznaję wartości tego produktu i w tym wypadku nie uznaję wartości tego produktu, jeżeli chodzi o PlayStation Home i te dodatkowe bajery. Więc tu macie listę jeszcze kilku innych pokoi. Mamy Namco. Ja byłem w ogóle dosyć dawno temu w pokoju EA, tam sportowym, EA Sports. Tam było kilka rzeczy ciekawych. W pokoju Red Bulla tam chyba można było samolotem polatać. Tak więc jest Resistance Station. Tak więc takie rozwijanie uniwersum to jak najbardziej, ale w przeciwnym wypadku moim zdaniem Home to porażka i dziękuję za uwagę. No i czekajcie na filmiki z gier, w końcu jakieś się pojawią. Ja teraz będę starał się przygotować rzeczy związane z premierą Mass Effect 2, bo jestem wielkim fanem tej gry i uniwersum. I teraz mój komentarz PlayStation Home odnośnie całego PlayStation Home. Okej, no i teraz zapraszam jeszcze na stronę PS czy site.pl. Zaratuluj z tej strony, zapraszam do komentowania. Wiem, że trochę monotonny filmik, ale życzę wszystkim wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Tak więc spotkamy się w nowym roku z nowymi filmikami i będzie klawo. Pozdro, dzięki za uwagę.